Witam, mówi do was kapelusznik. Przychodzę dzisiaj z kolejnym omówieniem rozdziału. Oczywiście film realizowany w formie segmentów, także rozsiądźcie się wygodnie, zostawcie suba oraz lajka, wszystkie potrzebne linki w opisie, zatem jedziemy. Nie zamierzam tym razem wspominać mocno o okładce, będę robił to tylko wtedy, gdy jakaś mnie zaciekawi lub zacznie się historyjka obrazkowa. Natomiast właściwy rozdział zaczynamy od trwającego dalej festiwalu, gdzie masa mieszkańców nieświadoma zagrożenia nadal się bawi. Fajnie jednak wiedzieć, że Hitetsu jest świadomy tego, iż Tama ruszyła na bitwę. Pokazuje to dozę jego odpowiedzialności za Tamę, którą traktuje poważnie i przejmuje się losami dziewczynki. Chociaż można mu zarzucić, że jednak wykazałby się jeszcze większą odpowiedzialnością, gdyby nie dopuścił do wyruszenia ośmiolatki na wojnę, ale chyba zrobił co mógł. Po nim samym chyba widać zamartwianie się losami toczonego boju, a z chmur widzimy wyłaniającą się i zbliżającą Onigashimę wprost nad stolicę kraju. Taki zmierzch tego, że akt trzeci powoli zmierza ku końcowi. A więc zaczynamy teoretyczną walkę dwóch smoków. Jednak spoko wiedzieć, że Momonosuke, mimo tego, że stał się duży, to nadal zachował swój charakter i w głowie jest ośmiolatkiem. Idąc dalej widzimy również, iż ma duże problemy z kontrolą swojego owocu i nie wie jak odpowiedzieć na dystansowy atak Kaido. Następnie Momon dostaje polecenie od Luffy'ego, żeby ugryzł Kaido. Widzimy serię flashbacków, które mają nam pokazać i uświadomić przemianę przyszłego szoguna Wano. I w końcu on sam przejmuje lody i gryzie jednego z imperatorów. Widzimy chwilowy ból u Kaido, ale na chwilę potem dziobnięcie od Momo było jak ugryzienie komara. Jednak w tej scenie najważniejszy był sam rozwój postaci syna Odena. Luffy ostatecznie ratuje różowego smoka i wypowiada mu bardzo ważne słowa, że skoro nie bał się uderzyć w samego Kaido, to nie musi się bać niczego. Słowa idealne dobrane do sytuacji, uświadamiające przyszłemu władcy kraju, że sytuacja jest pod kontrolą i on sam może wyluzować. Skoro o kontroli mowa, to Luffy w tym rozdziale nawet lekko zdominował Kaido. Ale nie bójcie się, to nadal jest walka drużynowa. Momo zrobił swoje, Luffy z Kaido trochę powalczyli i Yamato była też w tle. To nadal nie jest czyste 1 na 1 i w sumie nigdy nie było. Kaido zdecydowanie w tym arku udowodnił, czemu jest prawdopodobnie najsilniejszą postacią po tym skipie, walcząc z masą innych postaci. Swoją drogą warto wspomnieć też o dwóch detalach. Pierwszy to zdziwienie Queena na wieść o tym, że Yamato stopowała cały ten czas Kaido. Może to świadczyć, iż cyborg nie za bardzo doceniał siłę dziecka Kaido. A drugim detalem jest zranione oko na Onigashimie. I to już jest kolejny taki przypadek w serii, gdzie takie oko występuje. Jak nie słyszeliście teorii z tym związanej, to polecam ją sobie wyszukać w internecie lub odsyłam na kanał Flippera, który całość przetłumaczył. Zacznę od tego, że ani Inu, ani Ineko nie mogli do końca wygrać przeciwko swoim oponentom. Dopiero Sunlongami byli tak naprawdę w stanie położyć swoich adwersarzy do snu. Bardzo sympatycznie to pokazuje siłę trzeciego kataklizmu, a zarazem Perosa, który moim zdaniem już nie jest oficjalnie generałem u Big Mom, to raczej siłowo mocno nie odstaje od Krakera czy Katakuriego. W tym rozdziale został wręcz pokazany jako ktoś równy oficerom Yonko, gdyż padł na równi z Jackiem, a jego nagroda może być wręcz zaniżona przez brak oficjalnego stanowiska w postaci słodkiego generała. Przy okazji topór Perospero ma kozacki design. Nadmienię jeszcze, że jak i w tym arku, jak i podczas Whole Cake Island, najstarsze dziecko Big Mom dostawało mnóstwo czasu antenowego i pokazał się z naprawdę dobrej strony, gdzie jeszcze wersja animowana pewnie rozszerzy wszystko. Może i pochwaliłem Jacka, ale nie oszukujmy się, jego siła jest bardzo umowna w przeciwieństwie do Perospero. Wszystkie walki tej postaci były off-panel, w większym lub mniejszym stopniu. Jedyna w pełni pokazana walka była z Shutenmaru, jednak została przerwana, więc główny antagonista arku Zou, który wprowadził miliard nagrody do serii, finalnie został zabity przez to, że wszystkie jego akcje tak naprawdę działy się w większości przypadków poza kadrami. To już kilka informacji, Vivrecar dodał mu więcej głębi jako postać, niż sam Oda w mandze. Jest to przykład tego, że Oda też popełnia błędy. Niestety trzeci kataklizm od Kaido może i miał momentami hype na swoją postać, ale niestety to był hype bez pokrycia. Dobra, to narzekam dalej. Obie walki prawie w całości poszły off panel, a wielka szkoda. Z chęcią bym chociaż zobaczył po jednym rozdziale w całości dla nich. Niestety musimy czekać ponad rok, aż anime wszystko rozszerzy. Jest to nie pierwszy raz podczas arku Wano, gdzie Oda daje tak duże off panele. No i doczekaliśmy się klaszu rozdziału
otwierającego niebo w wykonaniu Luffy'ego. To jest coś, co na razie widzieliśmy tylko u imperatorów. Kto wie, może admirał i imperator też by do czegoś takiego byli zdolni. Więc nie zakładałbym z góry, iż Luffy jest na poziomie imperatora, ale na pewno jest już bardzo silny. Gumiak, niestety lub stety, bardzo szybko opanował wysoki poziom zbrojenia. Jednakże to nadal jest shounen, które słyną z chodzenia na skróty, co może się oczywiście nie podobać. Zauważmy także reakcję większości postaci, a w tym znaczne podniesienie się morali wśród sojuszu na wieść o powrocie Momonosuke. One Piece jednak jest dziełem swoich czasów, czyli to jest klasyczny shounen, gdzie takie rzeczy mogą jarać, ale jednak w porównaniu do najnowszych shounenów nie wyobrażam sobie takich scen. Przypomina to sytuację z Dressrosy z wielkim odliczaniem. Ona naprawdę lubi nam dawać masowe reakcje postaci i tłumne wiwaty całych armii. W tym wszystkim najbardziej szokuje Kid, który chyba już sobie odpuścił głowę Kaido i skupił się na Big Mom, z którą też ma w końcu na pieńku. Poza tym z dwójką imperatorów chyba nie będzie walczył. Na sam koniec ten nieszczęsny Orochi. No, God! No, God, please, no! 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 Z tego co pamiętam, Kaido uciął mu jedną głowę, a Akazaya aż 6 i zostaje mu ostatnie życie. Trochę to takie plucie na kodeks samurajski, bo odcinają mu te głowy, a Skubanie nadal się trzyma. W sumie to Denjiro nic nie robi i prawdopodobnie szuka tajemniczej postaci, która pomogła w regeneracji samurajów Odena. Zapewne była to Hiyori i oboje z wysoką szansą prawdopodobieństwa pozbawią Orochiego ostatniego życia. W sumie ciekawi mnie, gdyby tak po prostu go odtruć, a nie odcinać głowy. Ciekawe, czy by przeżył. Kończąc to mówienie, nie powiem wielu słów. Rozdział sam w sobie strasznie dobry i daje ocenę aż 8 na 10 i lepiej się bawiłem niż tydzień temu. Rozwój postaci, dużo walki, wręcz cały chapter czymś był wypełniony i posiada tylko pomniejsze rozczarowania, jak wcześniej wspomniane o w panele. Więc ja byłem Kapelusznik, dziękuję za wysłuchanie, zostawcie subskrypcję oraz lajka, do zobaczenia w następnych materiałach.